Kamil, dzisiejsze spotkanie pokazało nam, z czym mniej więcej będziemy się mierzyć w Elicie. Mam na myśli to, że Słowenia pokazała, że nie zawsze tylko prowadzenie gry, ale też odpowiedzialność, bo niewiele im trzeba, aby szybko wyprowadzili atak. Tak, Słowenia jest silnym rywalem, pokazała nam, na jakim poziomie będziemy grać, może czasami będzie jeszcze lepszy poziom, ale moim zdaniem to jest dobry sprawdzian, czy niż czasami mieliśmy okazję przećwiczyć sobie sytuację czy obronnej, czy środkowej, podczeku, także można zaliczyć ten mecz na plus pod względem taktycznym, żeby sobie przećwiczyć. Szkoda wyniku, ale myślę, że będziemy nad tym pracować. Na pewno na tym etapie przygotowań ten wynik nie jest taką rzeczą najważniejszą. Jest dużo większą uwagę zwracamy na tą grę. Przewagi jeszcze były takim elementem, ale wydaje mi się, że to chyba też jeszcze nie ten moment, nie wszyscy pracowaliście na zgrupowaniu. Rozumiem, że tutaj też z daleko idących wniosków nie ma sensu wyciągać, że tutaj jeszcze trzeba dać ten czas, żeby to wszystko odpowiednio wyglądało. Tak, dokładnie. Jeszcze mamy sporo czasu do tych mistrzostw. Teraz ćwiczyliśmy grę obronną, grę środkową. Przewagi będziemy jeszcze ćwiczyć i mam nadzieję, że na mistrzostwach już to będzie lepiej wyglądało. Dzisiaj obraz tego spotkania nieco bardziej otwarty, ale tak jak mówiliśmy, mam wrażenie, że kilkakrotnie przekonaliście się o tym, że nawet operując krążkiem w tercji rywala, jakaś nierozważna strata może być szybko skarcona i sprawić, że wydarzenia się ekspresowo przesuwają pod naszą bramkę. Tak, dokładnie. Będziemy się starać się właśnie tych błędów unikać, ponieważ na mistrzostwach przeciwnik jest dużo szybszy, silniejszy i oni od razu będą spróbować kontratakować i jechać w naszą stronę, także każda strata może grozić bramką straconą. Mecz, choć towarzyski, to było widać ewidentnie, co jest stawką, że z tej grupy muszą się wyłonić zawodnicy, którzy będą mieli okazję reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Świata. Odczuwasz też to na treningach, że ta rywalizacja jest intensywna, że to jest walka o Mistrzostwa Świata? Tak, tak. Mamy 6 piątek. Myślę, że każdy polski zawodnik marzy o tym, żeby wystąpić na Mistrzostwach Świata Elity i pokazujemy to i na treningach, i meczach. Każdy daje z siebie 100%. Myślę, że to widać. No i to już później będzie decyzja trenera, kogo wybierze, ale myślę, że każdy z szatni chce pojechać na tym mistrzostwa. Udało ci się odczarować bramkę, zdobyć trafienie, gratulacje. Dziękuję. I troszkę w tych decydujących momentach, nie wiem, czy nam brakowało szczęścia, może troszkę skupienia, bo były wypracowane pozycje, ale gdzieś w ostatnim momencie ten krążek uciekał, nie udało się tych nawet dobrych sytuacji pozycji strzeleckich wypracować. Czy gdzieś też na powodów tego należy upatrywać w tym elemencie przygotowań, gdzie jesteście? Myślę, że to już jest kwestia indywidualna, że jeśli taka sytuacja się nadarzy, musimy być na to przygotowani i po prostu wykorzystać tą sytuację, bo na mistrzostwach nie będziemy mieli ich wiele, także każda taka sytuacja, którą możemy zakończyć golem, musi po prostu wpaść do bramki. Bo mam wrażenie, że na tyle czasu przed pierwszym meczem w Ostrawie, to dzisiaj było widać, że jeszcze na tym etapie świeżość nie będzie waszą mocną stroną i chyba czujecie rygor tych przygotowań. Tak, wiadomo, że mamy jeszcze chyba 3 tygodnie do mistrzostw, treningi są teraz cięższe, także ta świeżość dzisiaj nie musi być, ważne, żeby była w 10 maja w Ostrawie. Jasne. Dzięki.